Witam wszystkich w pierwszym odcinku serii Let's Play z Mountain Blade Warband. Chciałbym od razu zacząć nową grę, żeby tutaj nie przedłużać sprawy. Potem porozmawiamy o tym, o czym w ogóle jest ta gra, jak się w nią gra i postaram się przybliżać kolejne elementy tej gry. Ale najpierw zaczniemy, by nie tracić trochę czasu. Zaczynamy od tworzenia swojej postaci. Ma to wpływ ogólnie na dalszą naszą grę, a przynajmniej na jej początek, gdyż każdy wybór nasz wpływa na jakieś statystyki postaci, na jej początkowy start, na jej status w świecie gry, na jej renomę. Nawet wybór między mężczyzną a kobietą ma jakieś znaczenie. Potem może to przybliżę, tak? Ktoś wybiera mężczyznę z wiadomych przyczyn. Tutaj kim był nasz ojciec, tak? Musimy zdecydować. To ma wpływ również. Ja wybieram doświadczonego wojownika. Następnie wybieramy, co robiliśmy w czasie dzieciństwa, tak? Gdzie się znajdowaliśmy, w jakim otoczeniu się znajdowaliśmy. To również ma wpływ. Im wyższa wartość, im mamy jakby stwierdzenie wyżej na ekranie, to tym bardziej jakby to wpływało pozytywnie na nasz przekaz, na nasz wygląd w oczach lordów, szlachty w grze. Natomiast ja wybiorę sługa na dworze arystokraty, niech będzie. Trochę sobie ułatwię. Następnie, czym zajmowaliśmy się będąc młodzieńcem. Tutaj zdecydowanie wybiorę kłusownika. Teraz jeszcze musimy wybrać, co jest powodem naszego wyruszenia w świat, w poszukiwaniu przygody. Nie będę tutaj czytał całej treści, gdyż to szkoda mi czasu, a każdy może sobie to przeczytać. Polecam, to pozwala na lepsze wczucie się w sytuację. Ja jednak wybiorę osobistą zemstę jako powód mojego wyruszenia. Już co jest powodem dokładnie, że trzeba się tutaj dokładnie w to wchodzić. A więc tak. Przechodzimy już do takiego konkretnego okna stworzenia postaci. Tutaj ważna decyzja. Polityka zapisu gry. Ja wybiorę politykę realistyczną, w której nie ma wyjścia bez zapisu, ani też nie mogę zapisywać sobie gry w trakcie i potem do tego save'a sobie wracać i coś mi się stanie, to przywrócić po prostu poprzedniego save'a i wracać bez żadnych konsekwencji. Każdy mój błąd, każda moja porażka będzie po prostu porażką prawdziwą i nie da się tego cofnąć. Dlatego wybieram tutaj tą opcję. Jest to opcja, która z nas zwiększa na pewno ostrożność, trzeba być dużo bardziej ostrożny w grze. Wybór tak. Na sam początek dostajemy kilka statystyk do rozdania. Przede wszystkim tutaj mamy cztery statystyki główne. Siła, zręczność, inteligencja, charyzma. Siła to ogólnie pozwala nam na rozwój umiejętności takich typowo siłowych. Atak, siła, ilość punktów zdrowia. Zręczność to takie umiejętności posługowania się bronią, atletyka, czyli umiejętność szybszego poruszania się, jazda konna, strzelanie z konia, plądrowanie, również szkolenie, tropienie, taktyka, szykowanie drogi, jest sporo tych umiejętności. Inteligencja to takie umiejętności, słynamy z inteligencją, tak? Mamy tutaj umiejętności lecznicze, tak? Czyli opatrywanie ran, chirurgia, pierwsza pomoc, ale również takie rzeczy jak inżynieria, perswazja. I są teraz tutaj trzy umiejętności, tak, związane z charyzmą, ale mega ważne dla postaci, które przewodzą innym NPC-om. Czyli związane z charyzmą, tak, rządzenie więźniami, przywództwo, trade, czyli handel, to dokładnie przetłumaczone. Ja rozpocznę od większej inwestycji na pewno w siłę i w zręczność. I dołożę trochę w charyzmę. Chciałbym zacząć trochę od jednego punktu z rządzeniem więźniami, potem opowiem dlaczego. Potężny naciąg jak najbardziej, on zwiększa nasze obrażenia w bronią dystansową. Do tego jeszcze... Potężny cios mam już naprawdę w wysokim poziomie, w czwarty, na sam początek to jest dużo. Atletykę, no to na pewno do tego muszę dołożyć. Także bardzo ułatwia walkę, szczególnie na wyższych poziomach atletyki. Trochę jeszcze tutaj mogę, są sprawności.
bezpośrednio one oznaczają, w jaki sposób, w jakim stopniu zaawansowania posługujemy się konkretnymi broniami. Mamy 6 typów broni. W trakcie gry na pewno przedstawimy je wszystkie. Ja bym chciał zainwestować w ucznia, a ucznictwo mam dobrze rozwinięte. Nasz wpływ, wybór postaci na samym początku ma wpływ na sprawności właśnie, które jakie mamy, które są przeważające na samym początku. No, na umiejętności, które dostajemy na samym początku również i na atrybuty, więc no właściwie na wszystko. Tego sobie doinwestuję tutaj w broń jednoręczne. Imię. Imię jest zawsze problemem. Użyję swojego standardowego imienia, jakie używam w grach. I rozpoczynamy. A, jeszcze tworzenie tutaj postaci. O, tak. Tutaj wiele tych wyglądów są, jest takich. O. Tamto było najlepsze. Nie, to jest dobre. Mi się podoba. Już w sumie. O, i tak to nie jest za ważne. Teraz mamy do. Możemy wybrać, w jakim rejonie świata gry się pojawimy na sam początku. To tak naprawdę nie wpływa na to, jak będziemy grali potem. Możemy sobie wszystko decydować sami, nie ma tu żadnych ograniczeń. Ale nam to sam początek gry na pewno może zmienić. I tu w zależności od tego, co wybierzemy, w jakim królestwie będziemy, też różni bandyci będą mogli nas atakować. W jednym królestwie oni są silniejsi, drugi słabsi. Z tego co wiem, w Swadii są najsłabsi. Chociaż to, nie wiem, czy to nie jest takie bardziej... tylko taka opinia. Na pewno każda z królestw ma przewagę w jakimś konkretnym typie jednostek. Królestwo Swadii ma najlepszą kawalerię, ale taką bardziej zwinną, szybką. Natomiast Królestwo Veigrów ma świetną kawalerię, taką pancerzoną, ciężką. Khanat Kirgicki, jeśli dobrze pamiętam, ma świetnych łuczników konnych. Królestwo Nordów najlepszych piechurów. Królestwo Rodoków, strzelców, a bardziej kuszników. A Sultanat Saradnicki? Chyba łuczników, ale ciężko mi teraz powiedzieć nawet. Nie pamiętam po prostu. Się dowiemy w trakcie. Dobrze, ja zacznę od Królestwa Swadii. Czy jest to najprostsze wyjście? Nie wiem. Możliwe. Zaczynamy od sytuacji, w której jesteśmy atakowani w mieście. Musimy się przed atakiem obronić. O, jest przeciwnik. Zaczynam z łukiem, także to dla mnie jest świetne ułatwienie. To nie jest nasz przeciwnik, to jest... kupiec z prawem, który się zainteresował naszym losem. Zabierano do swojego domu. Ma dla nas propozycję. Jest to zadanie związane z bandytami, którzy ostatnio się bardzo rozszaleli i porwali jego brata. Więc na pewno chce, żebyśmy go odzyskali. Jestem zainteresowany tą ofertą. Jest to dość prosty quest. Pozwala nam na tak jakieś tam rozpoczęcie tej gry. Jeszcze może jedna ważna sprawa. Ustawienia trudności gry, tak mam wybrane. One są bardzo ważne, bo one naprawdę wpływają na całą rozgrywkę. I tak, najważniejsze ustawienie, obrażenia gracza zredukowane do jednej drugiej. Jest to poziom opisany jako łatwy. Mamy już tylko opcję normalną i jedną czwartą. Wziąłem jedną drugą, ponieważ boję się trochę... za łatwo będę ginął, jeśli wezmę normalną i to trochę zepsuje grę. A też nie chcę źle wypaść. Obrażenia przyjaciół normalna. To jest obrażenia przyjaciół, znaczy obrażenia, które otrzymują nasze jednostki w walce. Przyjemnie będą otrzymywały normalnej ilości obrażeń. Więc no, ciężko nam będzie wygrywać, nie mając przewagi liczebnej przy przewagi ekwipunku. SI gracza, umiejętności ogólnie... zachowanie tak jednostek w walce przeciwnych. Nie wiem, czy to wpływa również na naszych, ale chyba również tak. Więc na pewno nam będzie trudniej walczyć z nimi, gdyż ustawiona jest normalna. Oni między sobą będą, raczej to się wyrówna.
Jest to tylko opcja przeciętna, słaba, najwyższe ustawienia. AI kampanii, czyli ogólnie stopień złożoności, tak jakby w tempo jej rozgrywki. Ciężko powiedzieć, jak to wygląda. Ogólnie przy normalnej na pewno trzeba by się dużo więcej męczyć, dużo dłużej by to wszystko trwało. Przy słabej, bo to mogło trwać zbyt krótko, więc wziąłem przeciętną. Szybkość walki stałem na normalną. Nie wiem, po co by tutaj miałbym coś tutaj mieszać. Można by dać szybszą czy najszybszą, ale wolę mieć jakiś wpływ na walkę, a nie chcę to sobie zmniejszać to jednak jakieś najwolniej czy coś. Rozmiar bitwy jest mega ważną statystyką. Co to ja o tym, ile jednostek jednocześnie może być na polu bitwy. Możemy mieć więcej jednostek w oddziale niż rozmiar bitwy, ale w walce pojawi się tylko ta odkośniona walka, która mi wybraną. Jeśli jednostki polegną, to pojawią się po prostu uzupełnienia, które dobiją do tego poziomu. Jednocześnie na polu bitwy będziemy mogło być 150 jednostek. Bodajże to może być 150 jednostek naszych i 150 jednostek przeciwnika, więc no spora grupa. Mam nadzieję, że zobaczymy takie walki. Mam nadzieję, że wygrane. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o ustawienia. Idziemy teraz dalej z fabułą. Naszym zdaniem jest rekrutować jakiś oddział początkowy, aby móc się zająć wykonywaniem tego questu. Tutaj mamy czterech. Musimy to zrekrutować. To jest wioska. Tutaj kilka podstawowych akcji, jak rekrutacja nowych jednostek. Zakupy zapasów, żywności. Czy oddziały niestety, ale bywają głodne. To nie wpływa pozytywnie na morale. Trzeba uważać poruszając się po mapie świata, szczególnie na tym etapie, gdyż mogą się pojawić bandyci, a przy naszych obecnych siłach jesteśmy bokowym kąskiem dla nich. O, tutaj mamy trzech. Quest brzmiał, iż musimy zabrać przynajmniej pięciu, więc można by już zacząć. Informacje o questach możemy podświetlić klawiszem Q. Tu mamy opis już konkretnie czego, co chcemy, kto od nas chce, kiedy zostało nam zlecone, jaki jest status tego zadania. Tutaj już mam wypełniony ten, jakby część questu. Muszę dojść do tawerny, tawerna jest takim podstawowym punktem w mieście. Pozwolono nam na spotkanie właśnie różnych NPC-ów. To są najemnicy, można by ich zrekrutować, ale to oni kosztują trochę, niestety. Świetna robota. Podejrzewam, że to oni porwali mojego brata, mam ich dopaść. Dobrze, dopadnę ich. Akurat tu nigdy nie ma problemu, oni zwykle czekają na nas. O, czekają. Więc dojdzie teraz do pierwszej walki w tej grze. Ustawienia, które wybrałem, nie są ustawieniami takimi zbyt prostymi. Przynajmniej jak dla mnie, nie jestem jakimś świetnym bojownikiem w tej grze. Dlatego muszę uważać, postaram się być jak najbardziej ostrożnym. A też moje jednostki są dość słabe, nie chciałbym ich tracić, chciałbym, żeby one się rozwijały. A do tego potrzeba doświadczenia i oni po prostu nie mogą ginąć. Ten teren jest bardzo górzysty, to jest bardzo niewygodne. Oczywiście można uzyskać jakieś przewagi w tym terenie, ale on dość taki powolny. Gdzie są wrogowie? Backspace. Backspace pozwala nam na określenie położenia naszych wrogów. Widzimy, on się tutaj zbliża. Tak, ja się zgubiłem. W pierwszej walce się zgubiłem. To nie wyróży zbyt dobrze. Tego nie lubię terenu górzystego, tu łatwo się zakręcić. Są dość duże. A ja ich było blisko, żeby go zniszczyć. HPK zwykle oni mają około 40, więc. Tak jest. Tak jest. Moja przewaga na głównie polega na tym, że jestem na koniu. To jest gdzie jest czwarty. To tak teren, który raczej nie pozwala na za bardzo tutaj szarżowanie konnicą.
Ale jest zwycięstwo dla ciebie bez strat. Widzę, że kolejne walki będą wyglądały trochę lepiej. Dwóch zabito, jednego raniono. Oszczędź na rybie życie. A zgubię też sobie pozycja ich kryjówki, aby móc coś z tym zrobić. O, teraz tak. Muszę zmienić ekwipunek. Dzięki temu, że zdobyłem miarę jakiś porządny, to teraz mogę to podmienić sobie, bo dość słaby miałem na początek. To jest też wina ustawień porządkowych. Gdybym wybrał jakieś inne opcje, to możliwe miałbym po prostu inny ekwipunek. Znaczy na pewno miałbym inny ekwipunek i może byłby trochę bardziej lepszy. No lepszy. To jestem tak typowo strzelcem bez jakiejś konkretnej zbroi. Cofnę się do miasta. Zajdę na rynek. Mam tutaj 5 opcji. 4 to są po prostu 4 różnych kupców. 5 to jest no... pozwala czasem na szukanie jakiejś okazji na lepsze zarobki. Tutaj handlować towarami. Które towary, wiadomo. W jednych miastach kosztują drożej, drugie są tańsze. Można to przewieźć, zakupić tutaj, sprzedać tam. Kombinować, tak. Worek zboża to jest dobrą cenę ma. Futra mają taką w miarę dobrą cenę, ja je sprzedam. One są dobrym kapitałem początkowym, który dostaliśmy. Dlatego to wykorzystam. I może kupię jakąś broń. Tutaj ja bym chciał wejść. Tutaj dostaliśmy świetny topór dwuręczny. Zresztą widzieliśmy w walce, potrafi uderzyć. A też by mnie interesowała broń. Tak. Wymagana siła 13, to nie stać mnie w tym momencie. Myślę o jakiejś broni obuchowej. Ona pozwoliłaby nam trochę też spróbować zarabiać w inny sposób. O, młot bojowy. Pozwala na przebijanie bloku. O, to będzie niesamowite. Mam nadzieję. Opowiem o tym przy okazji może jakieś walki. Tak na sucho to nie ma sensu. Zbroje. Zbroje są te lepsze, są drogie. Na tym etapie to po prostu no, nie stać nas na 20 tysięcy wydatku, tak? 40 tysięcy. To jest już na pewno jedna z mocniejszych zbroi w grze. Tutaj ten 24 to całkiem fajnie. Przy jeździe kony trzeba pamiętać na pewno o dobrym opatrzeniu nóg. Ale w tej chwili nie będę chyba kombinował, tylko przekombinuję. Abym chciał też te pieniądze, które mam, zainwestować w inny sposób na tym etapie. Beczka z piwem, to jest dość tanio. Po prostu trzeba mi na słowo wierzyć. Dobrze. W tawernie chyba nic się nie zmieniło. Nie wiem co po co z nim rozmawiać, bo moim celem w tej chwili jest po zaatakowanie kryjówki. Kryjówka, gdzie jest kryjówka? Dostaliśmy te informacje, teraz trzeba po prostu sprawdzić. Jak nie wiemy co robić, to szukamy w kół. Tak, kryjówka może znajdować się w okolicy miejscowości Vader. Jeśli nie wiemy gdzie ona jest, po prostu klikamy tutaj i mamy tutaj opcję pokaż na mapie. O, tutaj się schowało, tak jak nie wiedziałem. Dlatego lecimy do tej miejscowości. Może najpierw zrekrutuję nowych chłopów. Tutaj mamy tylko jedzenie, kapustę, nie grabą w nas skóra, tylko cena standardowa. Wioski zwykle nie mają gotówki, sami im zostawimy jakąś gotówkę, więc tutaj handlowanie z nimi... O nie, nie miało to być, miałem. Nie mogę tutaj rekrutować, a bo tutaj byłem, rekrutowałem. Zawsze między rekrutacjami konkretnymi jest zawsze musi być jakaś przerwa czasu. Jaka ona jest, dokładnie nie wiem. Atakujemy kryjówkę więc tym, co mamy. Wydam rozkazy, aby chłopi, rekruci moi, którzy są w sposób chłopami zebranymi z wioski, poszli za mną, tak? Nie chcę, żeby się rozbiegli mi na tym etapie. Czy ja tam widzę wrogów? Chwilę dość spokojnie. A tutaj różnie się pojawiają, tak. Takich lokacji. O, tu mamy plecy. Świetnie. Musimy odnaleźć resztę, bo to się nie jest koniec. Czy mogę sprawdzić to? Backspace, mamy jeszcze gotowych trzech wrogów. Także teraz.
zaraz będziemy starać się na nich zapolować. Dużo swobodnie czuję się, mając łuk. Jego szybkostrzelność jest jednak dominująca. Jest kolejny wróg. Zaatakowali nas w grupie, więc to dla mnie znaczne ułatwienie. O, jest ostatni. Świetnie. Dużo samych zabiłem, więc to na pewno mi pomoże w rozwoju szybszym. Każde zabicie przeze mnie daje mi dużo doświadczenia. No, tutaj mam odkąd zaznaczone, żeby nie pokazywało mi tutaj wiadomości, bo miał straszny spam. Mamy dropy. Dropy zbieramy. Na razie jesteśmy zbyt biedni, żeby wybrzydzać. Zbiorę wszystko. Już nie mam miejsca w kółku, więc niestety. Lepsze buty. Zbroje nie widzę. Każda zbroja, no to wydaje mi się takie same, ale każda zbroja, każdy element w grze ma jakby kilka poziomów wykonania. Czyli mogą być zbroje, które są wykonane fatalnie, mogą być, które są wykonane całkiem świetnie i rozrzut jest dość spory tymi statystykami. Jak i przy cenie, tak? Dobrze, skończyliśmy quest, więc idziemy go oddać. W tawernie powiem, że kupić na nas czekać. Tak, czeka. On się cieszy oczywiście. Jest nowe zadanie. Coś się dzieje w mieście i to prawdopodobnie jest wina kapitana. Dlatego chcemy coś z tym zrobić. Jednak ja tutaj w tym momencie przerwę odcinek i rozpoczniemy ten quest w odcinku drugim. Także dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Pozdrawiam.